witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Witam Was serdecznie, moi widzowie, w kolejnym odcinku samochodowe Pitu Pitu. Ja sobie myślę, żeby zmienić nazwę. Ale zobaczymy na jaką. Słuchajcie, dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać na temat najlepszych moich gier, jakie w swoim życiu doczesnym grałem. Postaram się to tak to wszystko ładnie, słuchajcie, zrobić, żeby było czytelne, fajne, interesujące. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Tutaj mikrofonik mi... Nie wiem, czy nawet mnie dobrze słychać. Ach, chuj z tym. No dobra, słuchajcie, kochani, zacznijmy może od pewnej gry, która zawładnęła mną. Ja chodziłem, słuchajcie, do szkoły zawodowej. To było parę ładnych lat temu, słuchajcie. Chodziłem do szkoły zawodowej w Poznaniu. To się szkoła nazywała Elektromontaż Poznań. Miałem zostać zawodowym elektromonterem. Ciekawe. To zupełnie, słuchajcie, kiedyś były inne czasy. Na ten temat można było się rozwodzić i opowiadać, dlaczego, po co, na co, jak. Ale to może zostawię na inny filmik. Natomiast teraz chciałbym właśnie posłużyć się moimi wspomnieniami, słuchajcie, bo taką moją grą na komputer, którą zacząłem sam grać i to dość intensywnie, to była taka choroba moja, nie tylko moja, ale mojej całej załogi ze szkoły. Do szkoły miałem dojść daleko, bo z centrum Poznania aż na Junikowo. Jak ktoś jest z Poznania, to dokładnie będzie wiedział. Mieszkałem na 28 czerwca. Mieszkałem na 28 czerwca i musiałem jechać naprawdę jakieś 40 minut tramwajem do mojej szkoły, a więc droga była dość długa i wyboista, z wieloma zakrętami. Spowodowało to, że dość często do szkoły nie trafiałem. Nie wiem dlaczego. I tam, słuchajcie, to były takie czasy, gdzie były jeszcze bardzo słynne kafejki internetowe. Na pewno tutaj niektórzy będą pamiętać takie czary mary, jak kafejki internetowe. To po prostu były prywatne... O, tutaj Niemiec się spieszy. To były prywatne, słuchajcie, takie pomieszczenia z wieloma komputerami połączone bodajże, jak pamiętam, chyba w sieci LAN, a więc między sobą można było grać. I tam pamiętam, że w Poznaniu koło Glasgow Smith Klein fabryka, taka dość słynna firma, która produkuje lekarstwa. Tam był taki koleś, który taki z brodą, pamiętam, który właśnie miał taką kafejkę internetową. I tam, słuchajcie, zachorowałem na StarCrafta pierwszego. To pamiętam, słuchajcie, po dziś dzień, że to po prostu była poezja, nie? To naprawdę była jedna wielka poezja, jeżeli chodzi o StarCrafta. Po prostu graliśmy w to na umór. Zamiast do szkoły, to my do kafejki internetowej na 4, 5, 6, 7 godzin. Czasami nawet zrywaliśmy się z lekcji troszkę wcześniej, żeby sobie jeszcze pójść pograć. I to była taka gra, która naprawdę utkwiła mi bardzo w pamięci, bo to były takie czasy naprawdę bardzo fajne. Mimo tego, że do szkoły się nie chodziło, ale były one fajne. Ja pamiętam, siedzieliśmy na lekcji fizyki, historii. Ja tam wszystko, kurde, kupiłem sobie, słuchajcie, taki wielki zeszyt w kratkę i wszystko sobie rozpisywałem, co najpierw budować. Ja grałem zawsze terranami, a więc ludźmi. W większości tutaj z mojej ekipy to grało zergami. No i to po prostu było coś fenomenalnego, naprawdę. To lata niezapomniane. I to StarCraft był taką grą, w którą grałem świadomy tego, że gram tą grę, to właśnie była gra StarCraft. Jak wszedł ten dodatek, już nawet nie pamiętam, cholera, jak on się nazywał. To też była w ogóle jakaś masakra i to naprawdę z rok pykaliśmy, ile tam pieniędzy poszło. To się w pale nie mieści, ale było fajnie. Było fajnie, było warto, naprawdę. To były piękne czasy. Teraz kafejek nie ma. Kafejki teraz mamy w domu, słuchajcie, internetowe. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. A więc to jest to. Kolejną grą, która mnie zafascynowała, po dziś dzień w nią gram. I
Tutaj bym już liczył nawet w setkach godzin. To jest cała seria, słuchajcie, Total War. Total War pierwszy mój, jaki zobaczyłem na własne oczy za mało lata, to był Shogun pierwszy. To mój zajebisty przyjaciel, Piotrek, gra w tą grę. A ja potrafiłem, słuchajcie, siedzieć godzinami i patrzeć, jak on gra. Jak on gra. On był takim strategiem, naprawdę. On wszystko miał rozplanowane, co budować, jakie budynki. Kurwa, no po prostu magia, nie? Ja po prostu wolałem siedzieć i patrzeć, jak on gra, niż samemu grać. Tak, i to było naprawdę zajebiste. To było, słuchajcie, zajebiste. Shogun, tak. Shogun to było coś. I ta cała seria ogólnie Total War została, słuchajcie, ze mną po dziś dzień. Grałem praktycznie, no grałem we wszystkie odsłony Total War'a. Wszystkie odsłony mam, posiadam. I to jest ta gra, słuchajcie, która naprawdę zabrała mi kilkaset, jak nie tysiąc, parę godzin. Masakra. Ale gra naprawdę zajebista. Znaczy, w ogóle mi się wydaje, że cała seria, słuchajcie, Total War to jest jedyna strategia turowa z ekonomią, gdzie można się cofnąć, że chodzi w czasie, zobaczyć tą historię naszej Europy, świata. No naprawdę, no jak dla mnie jest to jedyna, naprawdę najlepsza strategia tego typu, bo innych nie ma. I to jest właśnie największy minus, słuchajcie. I dlatego też, kurwa, Sega niestety jest taką firmą, jaką jest, która wypuszcza te wszystkie, kurwa, DLC, bo to raczej wątpię, żeby to wychodziło od Creative Assembly. To raczej po prostu wydawca po prostu tam dłubie im, kurwa, młotkiem pneumatycznym, kurwa, w głowie, żeby te DLC, słuchajcie, były wydawane. I tego naprawdę zrobiło się bardzo, bardzo dużo. A czasami to są takie po prostu pierdy, może po prostu człowieka szlak jasny zalewa, nie? No, no jak może być, słuchajcie, dodatek DLC, który tam kosztuje, kurwa, 6 euro, że jest krew. Pojawia się krew podczas bitew. Kurwa. Kto widział walkę bez krwi? Za to ja muszę płacić. No niestety, takie czasy. Takie czasy. I to jest taka druga seria. To już jest seria. To już jest takie, ja już jestem chyba z nimi w związku od samego początku i nie zamierzam tutaj zdradzać ich. No bo mówię, no bo nie ma tutaj niczego innego. Ten Total War, słuchajcie, Total War, Warhammer, no to taka, słuchajcie, odskocznia. To nie jest to, to nie jest jak Attila, jak Empire, prawda? Jak Rome, Medieval. Znaczy ja w ogóle, słuchajcie, no czekam cały czas na Medieval, na kolejną odsłonę Medievala, albo też odnowioną wersję, tą pierwszą. To była zajebista gra. Tak, i to jest ta gra też jedna, która utkwiła mi bardzo w pamięci, którą gram po dziś dzień, każdy mój wolna chwila, jak już po prostu z nudów nie mam co robić, sobie włączam i sobie po prostu pykam. A więc to była tak, to była druga gra. Kolejną grą, którą pamiętam po dziś dzień, za mało lata, to jeszcze wtedy, słuchajcie, był PlayStation 1. Chyba najbardziej zajebista konsola, jaka w życiu w ogóle wyszła. No, to w ogóle, posłuchajcie, to co się robiło z tą konsolą, jedynką, to się po prostu w pale nie mieści. Chowało się ją do lodówki, żeby ją schłodzić, bo ona się grzała jak, kurwa, jakby była na Saharze. To pamiętam, że chowaliśmy ją do lodówki z ekipą. Pamiętam, że też rozbieraliśmy ją i w ogóle była bez obudowy, żeby było jakieś chłodzenie, bo się zawieszała. Ale to była chyba jedna, słuchajcie, z najlepszych konsol, jakie w życiu po prostu zostały wydane. I tam pamiętam, kurwa, stanął Mietek po prostu mega zajebiście. I tam właśnie, słuchajcie, w konsoli jedynce była taka, kurwa, gra zajebista. Po prostu to były setki godzin. To były setki godzin. Właśnie z Piotkiem graliśmy. To był Crash Bandicoot. I to jeszcze pamiętam, Crash Bandicoot to tam jeszcze chuj, ale jak wyszedł te wyścigi Crash Bandicoot Racer, to po prostu, słuchajcie, była rzeźnia. To była rzeźnia. Kurwa, tyle co ja się razy zsikałem w majtki ze śmiechu, to jest po prostu poezja, nie? To jest poezja.
I to zapamiętam chyba do końca życia, jeżeli chodzi właśnie o świat growy, o gry z moich dawnych lat, to po prostu było to. To było to. Następną taką grą, którą pamiętam i której bardzo mi brakuje, to jest oczywiście Red Alert. Nie chcę tutaj się spuszczać, kurwa, z rozkoszy na temat tymi grami, ale to naprawdę... Czy wiecie, no patrząc teraz na tą grafikę Z Alerta pierwszego, no to wiadomo, no, że to tam, kurwa, lekko można zasłabnąć. Ale grywalność, zbieranie tymi, kurwa, kombajnami, czy tam kombajny, czy tam co tam było. Znaczy, to była chyba taka pierwsza gra, słuchajcie, strategiczna. No wymiatała. I tutaj nie będę ukrywał, że po prostu grałem również we wszystkie części. Gra po prostu była zajebista. Niestety, no, nie mogę się doczekać kolejnej odsłony. A szkoda, bo to chyba była nawet firma Westwood Entertainment, kurwa, taka zielona. To pamiętam. Czy dobrze pamiętam? Nie wiem. Tak, i Red Alert jak najbardziej, tak, słuchajcie. Red Alert to była masakra. To było grania naprawdę, to już były setki godzin przy Red Alercie. Nie tylko na konsoli, później na kompa, jak to wszystko powychodziło. Jedź, Mietek, jedź, bo ja tu, kurwa, rozmawiam o ważnych sprawach. Tak, no i kolejną, słuchajcie, grą. Kolejną grą, jaka zapadła mi w pamięć, którą bardzo lubiłem grać. Co to była za gra? A, już wiem, słuchajcie, no to cała seria Medal of Honor. No to też tutaj chyba każdy się ze mną zgodzi, jeżeli chodzi o kategorię FPS-ów, to była jedna z najlepszych gier. Przyznam się szczerze, że nie grałem w Battlefielda Bad Company, to w ogóle nie moja bajka, ale Medal of Honor, te wszystkie części, lądowanie na Normandii, no nie, no to po prostu, no to się przechodziło po prostu już, kurwa, nie z chęci, ale po prostu w samej fascynacji tej gry, co będzie dalej. I bardzo się cieszę, słuchajcie, że Activision powraca. To firma Activision? Tak, Activision. Powraca do... Kurwa, Activision? Chuj, mi się pojebać. Mi się wszystko wali w głowie. Z pracy wracam, słuchajcie. A więc mam prawo. Ale to tutaj wszystko będziecie ładnie mieć na ekraniku powyświetlane. Tak, fajnie, że wychodzi Druga Wojna Światowa już. Mam nadzieję, że tak zostanie, bo tego mi bardzo brakowało. Znaczy, w ogóle mi się fajnie, słuchajcie, gra w gry FPS tego właśnie typu, wiedząc, że coś się wydarzyło naprawdę, no, bo Druga Wojna się faktycznie wydarzyła. Wiele dramatów, w ogóle wiele historii można byłoby pewnie o tym opowiedzieć. I po prostu lubię się wcielać w rolę, wejść w tą grę, wiedząc, że faktycznie to, co przeżywam ja jako gracz, to faktycznie miało miejsce. Natomiast te wszystkie, kurwa, wyścig do przyszłości, no to już nie jest dla mnie. Call of Duty nie, to już, słuchajcie, nie moja bajka. Black Ops jeszcze był ok, jedynka była zajebista, natomiast już kolejne części to już nie moja bajka. To, znaczy, no, jakoś nie wiem, jakoś tak, kurwa, science fiction jakoś tak do mnie nie przemawia, jeżeli chodzi o gry. A więc tak, co by tu jeszcze było? No i oczywiście, słuchajcie, najlepsza gra, jaką grałem dotychczas, w sensie graficznym, fabularnym, zadania pooboczne, co tam jeszcze, sam gameplay, rozgrywka, otwarty świat, no to oczywiście, słuchajcie, bez wątpienia, Wiedźmin. W jedynkę grałem, przeszedłem ją, nie będę tutaj kłamał, ale spokojnie, z 3 razy jedyneczka była moja. W dwójkę, słuchajcie, grałem 2 razy. Dwa razy grałem w dwójkę. I gra jak naprawdę jest ok. Natomiast, no, odstaję od części pierwszej i to dość bardzo, jeżeli chodzi o kwestie fabularne, no bo fabularnie, no po prostu jedynka rozpierdoliła wszystkie inne gry. No taka jest prawda. Graficznie, no nie, ale kurwa fabularnie, no to po prostu pierwsza klasa. I ten Zabójca Królów też jak najbardziej gra
bardzo dobra, natomiast nie rewelacyjna. Przeszedłem je może z dwa razy. Za pierwszym razem to tam chyba te leto, a nawet nie, za pierwszym razem to nawet jej nie skończyłem, natomiast za drugim razem zrobiłem 100% i przeszedłem dokładnie wszystko, nie zabijając tego leto. Tak, leto to było chyba leto. Tak, no i słuchajcie, Wiedźmin 3, Dziki Gon. No to już jest, słuchajcie, ponad 600 godzin rozgrywki w tej oto grze. Oczywiście ze wszystkimi dodatkami, krew i wino, serce z kamienia. Tak, i to jest, słuchajcie, też mój wielki, znaczy, to nie mój wielki błąd, to w ogóle jest błąd. Znaczy, moje podejście po prostu jest błędne, bo tak naprawdę teraz wszystkie gry, jakie wychodzą, porównuję do Wiedźmina. A to jest po prostu wielki błąd, bo tak naprawdę, nie oszukujmy się, wielcy deweloperzy, wielcy deweloperzy, słuchajcie, no nie są w stanie zrobić takiej gry, no jak Wiedźmin. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, no przecież mają więcej pieniędzy niż CD Projekt Red. I chuj go wie, czym oni się kierują. Pewnie kurwa szybkim zyskiem, małą pracą, mało włożyć, dużo wyciągnąć. Tak to chyba oni się tak tym kierują, natomiast ja mówię, no takiej gry po prostu nie ma. No żaden kurwa Far Cry i tak dalej, to jest powielanie schematów, natomiast no Wiedźmin 3 po prostu zdeklasował całą konkurencję i zostali daleko, daleko, słuchajcie, w tyle. I mam nadzieję, że tutaj ze mną się zgodzicie. Można Wiedźmina lubić lub też nie lubić, można w niego grać lub też nie grać, ale pod względem fabularnym, znaczy tym całym, całokształtem tej gry, no niestety, no pierwsze miejsce jeszcze chyba przez wiele miesięcy, może lat, będzie Wiedźmin 3 prowadził. I to by chyba było na tyle takich gier, które kurwa pamiętam, które zapadły mi w pamięć. Więcej chyba nie pamiętam. Serdecznie za nie żałuję, że nie pamiętam oczywiście. No i to by chyba było na tyle, słuchajcie. Jeżeli nie macie jakiejś gry z dawnych lat, które pamiętacie po dziś dzień, a to znaczy, że gra naprawdę była bardzo dobra, to piszcie. Może jak nie grałem, to sobie zagram. Bardzo chętnie. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia na moim kanale. Pa, pa.